Słuchajcie, tego pana chyba nie trzeba wam przedstawiać. Paweł Zatorski, jeden z najlepszych libero na świecie. Jedziemy z Pawełkiem na trening, a Paweł przy okazji pokaże nam wszystko, co dotyczy się hali i ich zaplecza. Mamy nadzieję, że pozwolą nam wejść jeszcze do szatni, aczkolwiek wiemy, że mogą być tam różnego rodzaju nieposprzątane rzeczy, ale miejmy nadzieję, że przymkną na to oko, a my nie będziemy tego nagrywać. Także jedźcie za nami. Pawełku, powiedz mi, co ty wiesz na temat krajowych, właściwie nie krajowych, co ty wiesz na temat klubowych mistrzostw świata? Co ja wiem na temat krajowych klubowych mistrzostw świata? Krajowych klubowych mistrzostw świata. To wiem, że mamy mocną grupę, to po pierwsze, proszę. Podziękuj mi za losowanie. Dziękuję, to tyle sobie? Tak, to ja losowałem. No to fajnie. Byłem Marysią. Atrakcyjna marketingowo, na pewno. Tak. Dziękuję ci bardzo. I co wiem jeszcze, poza mocną grupą, że coraz bardziej prestiżowy turniej. Mieliśmy okazję grać dwa razy ze Skrom jeszcze za dawnych czasów. I znaczy ja miałem okazję grać dwa razy i były rozgrywane w takim miejscu, że prestiżem to tam nie wiało za bardzo, bo mało ludzi na trybunach w Katarze. No a tu myślę, że bardziej prestiżowo będzie i z każdym rokiem coraz bardziej. No tak, to myślę, że możemy tutaj liczyć na naszych kibiców, ale sportowo, dał ci coś ten turniej, jeżeli chodzi o taką, wiesz, jakiś rozwój? Dał mi na pewno w młodym wieku spotkanie z najlepszymi na świecie, poza tymi rozgrywkami reprezentacyjnymi, spotkanie zupełnie innych stylów gry, takich jak zespoły chińskie, które w tym roku też będą, czy irańskie. Egzotyki i trochę innego stylu gry chyba, no bo tak Argentyna i południowa, tam południowy styl gry to troszeczkę coś innego niż to, z czym spotykamy się pewnie na co dzień. Powiedz mi teraz tak, jaki jest twój ulubiony kolor? Dobre pytanie, nie? No, dobre. Niebieski. Co robisz, jak się denerwujesz? Czyli chodzi mi tutaj bardziej o sytuacje meczowe. Co tutaj młodym adeptom możesz powiedzieć, co robisz, jak się denerwujesz, żeby wyrzucić ten stres, który panuje podczas spotkań sportowych? Staram się upuścić swoje emocje przez to, żeby się zmęczyć jak najbardziej. I myślę, że to pomaga wielu osobom. Jak się stresujesz przed meczem czy w trakcie meczu, to zrób wszystko, żebyś poczuł jak najbardziej atmosferę walki. Myślę, że ty dobrze o tym wiesz. Słuchajcie. I rozgrzej się jak najlepiej, rzuć się kilka razy na parkiet. Dokładnie. I wtedy nie będziesz się zastanawiał nad kibicami, tylko tak naprawdę automatycznie wejdziesz w mecz. Czy Paweł Zatorski ma jakiś rytuał przedmeczowy? Drzemeczka, to jest rytuał. To chyba przedmeczowy, każdy. Tak, szczególnie jak gramy 20:30, co ostatnio się zdarza dosyć często przez czasy antenowe telewizji, która nas pokazuje. I ja nie narzekam na tą porę, bo to przyjemne i ten rytuał bardzo, bardzo mi sprzyja. Sprzyja ci? A coś jeszcze, nie wiem, zaczesanie włosów, nie nosisz skarpetki lewą na prawą, wiążesz buty w określony sposób, wchodząc na boisko, żegnasz się, coś dodatkowego? Włosów jest coraz mniej, także nie muszę ich za bardzo czesać. Okay. Wystarczy, że je przemyję. Tak naprawdę nie. Myślę, że ostatnie spojrzenie jeszcze na gameplan i na charakterystykę gry przeciwnika to też taki rytuał, gdzie już w 100% muszę wbić sobie do głowy, jak przeciwnik zagrywa, kto z którego skrzydła gdzieś kiwa, atakuje po ciasnym, dalekim skosie i jak tu się ustawiać na Powiedz miejscu. Mi teraz tak, ty masz porównanie Fefe, a załóżmy Gardini. No, jesteście co prawda na początku tego sezonu, ale już pewnie zauważyłeś jakieś różnice. Jakie to są różnice? Na pewno mniej reguł z trenerem Gardinim. Czyli bardziej wolna ręka. Tak, trochę bardziej wolna ręka, ale wymaga podobnie dużo na treningach i myślę, że to jest solą naszej roboty. I to jest najważniejsze tak naprawdę, bo niezależnie od tego, jakie mamy reguły gry poza sportowe, to najważniejsze to, co dzieje się na boisku i tutaj trener wymaga od nas tak samo dużo, jak trening jest zły, kiepski w wykonaniu drużyny, to potrafi się mocno wkurzyć, znaczy się? Tak, okay. Potrafi
potrafi przeciągnąć go tak samo, jak robił to Fefe, do 3-4 godzin. Czyli taki typowy styl włoski. Tak, tyle, że Fefe robił to bez czasami wkurzania się. No, a tutaj generalnie potrafi się zdenerwować, a to dziwne, bo przecież on był takim, według mojej oceny, bardziej dobrym policjantem przy Anastazim, a tutaj widzę, że no to zadamy to pytanie pewnie również Gardiniemu. Paweł, jakbyś ocenił z perspektywy zmianę klubu, bo pamiętam twoje łzy doskonale po tym, jak kończył się sezon, gdzie wiedziałeś, że będziesz odchodził z Bełchatowa. Ja miałem bardzo podobnie w swojej karierze, ale czułem ogromną satysfakcję, jak udało mi się odgryźć się swoim prześladowcom, czyli jak pokonaliśmy jako Resowia Skrę Bełchatów w finale i założyłem krążek z innym, ten złoty krążek z innym klubem. Co czułeś? Co czułem? Odchodząc z Bełchatowa czułem duży smutek. Już nie chcę wracać do jakichś wielkich słów żalu i tym podobnych. Było, minęło, ja jestem szczęśliwy w tej chwili. No jak pokazuje decyzja, jakby jak najbardziej słuszna, dwa tytuły mistrza Polski na twoim koncie. Tak, i nie wracam do tego, co było. Nie wiem, o co jeszcze pytałeś. Tak? Nie, o perspektywę czasu, jak ty byś ocenił, bo pewnie wtedy powiedziałbyś, że to, nie wiem, dziwna decyzja, załóżmy, idziesz w taką trochę niewiadomą. Na dzień dzisiejszy no już wiesz o tym, że chyba to jednak było dobre posunięcie z twojej strony. Tak, to była dobra decyzja i nie żałuję ich w żadnym wypadku, nie mam już żadnego żalu do nikogo. Myślę, że to jest najważniejsze, skupiać się na sobie i być szczęśliwym tu, gdzie się jest. Mimo, że pierwszy sezon w Kędzierzynie nie był łatwy, bo drużyna nie była może do końca pozytywnie nastawiona, czego ja zawsze oczekuję od większości chłopaków i tego, żeby po prostu walczyć, ale szybkie zmiany w drużynie, włącznie... Ile sezonów już jesteś w Kędzierzynie? Czwarty sezon, patrz jak ten szybko czas leci. Ja myślałem, wydawało mi się, jakbyś normalnie był dopiero dwa sezony i to te dwa mistrzowskie, ale faktycznie było na początku samym też ciężej, bo nie było tych medali, ale te sukcesy przyszły. W moim przypadku było bardzo, bardzo podobnie. Dojeżdżamy już pomału na salę, także dziękujemy Pawełkowi, jeszcze nas odprowadzi tylko po naszym obiekcie, bo właściwie po swoim obiekcie pokażemy, jak wygląda zaplecze polskiego klubu. Pokażemy wam również klub od środka i zobaczycie, jak to wygląda, a porównywać będziemy również do innych klubów, gdzie mamy zamiar również wam pokazać, jak będą wyglądały te rzeczy za granicą. Także bądźcie z nami, pozdrawiam serdecznie.